Osiedle dalej od mojego jest takie sanktuarium i widzicie, że stylem nawiązuje do bardzo wyraźnie do Hiszpanii i do Portugalii. I w ogóle te związki z krajami południa, z Włochami oczywiście też, one są w dużym stopniu podyktowane naszym katolicyzmem i w związku z tym czasami wydają się mocniejsze niż są rzeczywiście. To znaczy na przykład jest taka piosenka hiszpańska Pescador de Hombres, czyli dosłownie rybak ludzi, tak? Czyli to wiadomo, święty Piotr był taką osobą. No i tam jest taka, to na nasze jest tłumaczone jako barka, ale barka tam w sumie w tym utworze oryginalnym hiszpańskim on nie odgrywa aż takiej wielkiej roli, ta łódka. Właśnie, bo barka po naszemu oznacza też trochę coś innego niż po hiszpańsku, bo barka to każda łódka, a po naszemu barka to jest taka rzeczna, duża, prawda? Więc moją barkę pozostawia na brzegu trochę tak dziwnie przetłumaczone, ale i tak mi się bardziej podoba polski tekst niż hiszpański w sumie, tak? Jak to było, że jest moim skarbem, są ręce gotowe do pracy z tobą i czyste serce. Jakoś tak fajniejszy. Zresztą ten tekst hiszpański będzie taki nadęty, więc w każdym razie czasami się może wydawać, że Włochy, Hiszpania i Portugalia są takimi krajami, z którymi mamy więcej wspólnego niż mamy, a potem jest zawsze wielkie zaskoczenie, że jak na przykład ustalanie jakiegoś kalendarium NATO, to możemy liczyć na Francuzów, ewentualnie protestantów typu Holandia i Szwecja, na Niemców, Anglików, ale na tych Pescadores de Hombres nie za bardzo już. I w ogóle i katolicy, i włoscy też. Taka dziwna zależność. Jesteśmy takim forpocztą katolicyzmu na północy, gdzie nikt nie jest katolikiem. I to nas czasami kosztowało w historii.